Teraz działa. Tam, tararam, Cześć. jesteśmy! Cześć! No dobrze, akurat wszyscy się zebrali. O, jest Wiki Noga nawet. Cześć, Wiki. Cześć No, wszystkim. jak Jestem, że wszyscy. ogarnąć troszeczkę, bo właśnie przybiegłam. Ty się ogarnij na spokojnie, ja cię tu pięknie zapowiem, że było wszystko wiadomo, dlaczego przybiegłaś. Także na spokojnie. Słuchajcie, moi mili, moi kochani, więc serdecznie Was witam na live'ie, który będzie o styku fizyki i medycyny i będziemy rozmawiały o bardzo praktycznych rzeczach, ponieważ nasz gość jest praktykiem, a nie tylko teoretykiem, także yupi, będzie bardzo użytecznie. No i właśnie, mamy dzisiaj live'a z Agnieszką Wójcik-Knurowską. Ja to mam zapisane, my z Agą się znamy z Instagrama, tak słuchajcie, bardzo przelotnym, więc będziemy miały szansę też na tym live'ie trochę się poznać. I najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, zacznijmy od wytłumaczenia Agi, czego Aga mówi, że muszę się ogarnąć, bo Aga jest młodą mamą. Gratulacje, kochana, także tym Dziękuję. Ja bardziej. myślę, że będziemy słuchać nie tylko mnie, ale i córeczki, więc przygotujcie się, że ktoś mnie No, może szansa, zagłuszać. że ty ogarniasz z takim małym dzieciątkiem w ogóle Tak, na cokolwiek. szczęście mam dzisiaj męża, także możemy. No to super. Więc tak, prywatnie jest żoną i mamą. Natomiast tak zawodowo jest magistrem elektroradiologii i jest praktykiem, czyli pracuje w zawodzie. To Ago, powiedz nam, ile ty już tam pracujesz i gdzie pracujesz konkretnie? 1 listopada, można powiedzieć, stuknie mi 3 lata, odkąd jestem aktywna zawodowo. I swoje pierwsze 5 miesięcy spędziłam w dziale diagnostyki obrazowej, gdzie wykonywałam rentgen i tomograf. A od tych, powiedzmy, 2 lat z kilkoma miesiącami pracuję na bloku operacyjnym, no i też troszeczkę w rentgenie. Także tam Okej, można mnie ale spotkać. pracujesz w szpitalu, czy w jakiejś klinice, czy gdzie pracujesz? Ogólnie pracuję w szpitalu i dodatkowo jeszcze ten rentgen to teraz w przychodni, tak ambulatoryjnie bardziej. Okej. Dobra, no to trochę doświadczenia już masz w temacie. No i tym doświadczeniem się dzielisz w social mediach, prawda? Bo tak cię znalazłam, bo masz profil na Instagramie Promienie Rentgena. I co ty tam robisz? Wiesz co, ja tak prowadzę to konto bardziej hobbystycznie, nie jako jakieś tam, powiedzmy, źródło dochodów. Generalnie chciałabym podzielić się w ogóle tą wiedzą, że ten zawód istnieje, bo naprawdę świadomość jest bardzo mała. A jeżeli już, to czym się zajmujemy? No i poruszam takie kwestie właśnie związane głównie z promieniowaniem jonizującym, bo tutaj gdzieś jest ten mój region zainteresowań. Chciałabym po prostu pokazać, że to nie jest takie coś, czego my się musimy niezmiernie bać. I to jest po prostu, bo umówmy się, większość osób, jak gdy słyszy promieniowanie jonizujące, to jest takie zero-jedynkowe porównanie do Czarnobyla. Złe, fuj, B. I jak coś przyjdzie, nie daj Boże, zrobić jakieś badanie, to już po prostu jest szał i emocje. I świadomość ogólnie, jeżeli chodzi o promieniowanie jonizujące, jest bardzo, bardzo mała. Czy to w szkole, czy w ogóle w takim życiu codziennym. Myślę, że gdybyśmy zrobili jakąś ankietę, no umówmy się, wśród Polaków, to znacząca część nie będzie wiedziała, że istnieje promieniowanie jonizujące ze źródeł naturalnych, na które jesteśmy wystawieni non-stop. Tak, no dla mnie to jest oczywiste, co mówisz, prawda? Natomiast masz rację, że dla ogółu społeczeństwa niekoniecznie. I o tym promieniowaniu, kochani, oczywiście sobie dzisiaj porozmawiamy. Od razu powiem, że live będzie zapisany. Od razu powiem, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to możecie je zadawać zarówno na bieżąco, jak i na samym końcu, będzie na to czas. I jeszcze, żebyście dobrze wiedzieli, co tu będziemy, o czym będziemy dyskutować, to będzie takie spotkanie trochę teoretyka, czyli mnie, bo ja jestem po fizyce medycznej, tytuł magistra inżyniera z fizyki medycznej, natomiast nigdy nie pracowałam w zawodzie. Byłam 3 miesiące, powiedzmy, czy 2 z hakiem na jakichś praktykach, gdzie faktycznie widziałam, co robi fizyk medyczny. Natomiast tak, żeby w tym faktycznie pracować, to nie mam takiej wiedzy. Mam trochę wiedzy teoretycznej, którą z bardzo dużą chęcią zmierzę właśnie z praktyką. I z tym, co Aga nam tutaj, z tym, co Aga nam tutaj powie. I dla osób, które są właśnie z Twojego profilu i mnie nie znają, no to ja na internecie tutaj uczę fizyki, ale takiej na poziomie liceum, przygotowanie do matury. Też na YouTubie działam, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, to zapraszam. Natomiast teraz przejdźmy już do konkretu. Zacznijmy od
cofnięcia się kilka lat czy kilkanaście lat w czasie, powiedz nam, jak to się w ogóle zaczęła ta Twoja przygoda z elektroradiologią? No bo sama powiedziałaś, że chcesz w ogóle trochę ten zawód przybliżyć, więc jeszcze jak Ty zaczynałaś, to możliwe, że jeszcze mniej osób o nim wiedziało, więc jak wyglądała Twoja historia? Myślę, że znalazłam się tutaj jak większość osób z przypadku, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, za moich czasów, kiedy ja zaczynałam, no to nie było praktycznie żadnych informacji, a już w ogóle jeden profil był chyba na Instagramie, gdzie dziewczyna studiowała, ale to dopiero, pamiętam, zaczynała. Generalnie wyglądało tak, że ja byłam... Próbuję jeszcze ustalić, który to był rok. 2017, jeżeli dobrze, 16-17 okay. Jakoś, to była moja klasa maturalna, wiesz co, i ja byłam w klasie biologiczno-chemicznej, chciałam robić coś związanego z medycyną, wiedziałam, że matura mi nie pójdzie tak na lekarski, a wszystko łączyć z pielęgniarstwem odpadało, bo to nie jest gdzieś tam w moich zainteresowaniach, ale mnie to denerwuje tu. I wiesz co, pamiętam, że jeden z moich kolegów gdzieś rzucił takim tekstem, że pójdzie na elektroradiologię i mnie to gdzieś tam zainteresowało, zaczęłam szukać, znalazłam informację, że po tym kierunku można pracować w radioterapii i myślę, że to jest właśnie ta dziedzina, gdzie jest najbardziej elektroradiolog nawet z fizykiem medycznym współpracuje. No i finalnie on na tą elektroradiologię nie poszedł, a ja jakoś tak stwierdziłam, o fajne, pójdę sobie na tą elektroradiologię, no i tak się tutaj znalazłam. Okej, okay, czyli powiedz mi, czyli wiedziałaś mniej więcej, co robi elektroradiolog, zanim tak. poszłaś na studia i jakby stwierdziłaś, że tak, to jest to, co w miarę Cię interesuje i chcesz to robić. Tak, a powiem Ci, że ja jestem takim człowiekiem, który nie lubi podążać, bo wtedy jak ja szłam na studia, był straszny boom na fizjoterapię, może i nawet dalej jest, ale to był taki moment, gdzie co drugi szedł albo na biotechnologię, albo na fizjoterapię po biochemię, a ja lubię robić coś, czego nie lubią robić inni, albo nie jest jakoś super popularne, więc stwierdziłam, że znajdę sobie taką swoją niszę. I nawet jak popatrzymy na Instagram, to jestem w takiej niszowej działce. Tak, no tutaj się z Tobą zgodzę. Akurat zrobieniem tak właśnie pod prąd niż inni, to ja to rozumiem, więc może wiesz, może imię Agnieszka ma z tym coś wspólnego. Natomiast ja Cię tak podpytuję o to, czy świadomie poszłaś na ten kierunek, dlatego, bo ja poszłam na fizykę medyczną troszeczkę mniej świadoma niż Ty poszłaś na elektroradiologię. Bo u mnie to wyglądało tak, że ja byłam na matfizie i ja z kolei wiedziałam, że z matematyką nie, bo myślałam, że po matmie to tylko będzie nauczycielem, więc nie. No i szukałam jakiejś takiej alternatywy. I tak się złożyło, że pod koniec tej nauki fizyki w szkole pojawiła się właśnie fizyka jądrowa, pojawiły się jakieś medycyna nuklearna, początki, jakieś początki dozymetrii, czyli pomiaru właśnie dawek odpromieniowania. No i wtedy było takie, to jest ciekawe. No i wpadł mi ten kierunek fizyka medyczna i tak jakoś osoby wokół mnie mówiły, a idź, będziesz obsługiwać tomograf. No i ja tak... No, nie do końca mnie pociągało jakoś obsługiwanie tomografu, ale stwierdziłam, no dobra, w sumie nie wiem, co chcę robić, mogę w sumie obsługiwać tomograf, pójdę na tą fizykę medyczną. Okazało się, że fizyka medyczna to nie jest obsługiwanie tomografu, dlatego tak się zastanawiałam, czy ty wiedziałaś, co będziesz robić, bo ja jakby, wiesz, miałam pewne wyobrażenie, ale potem rzeczywistość się totalnie z tym rozmyła, ale już widzę, że coś nas łączy, że obie gdzieś tam to promieniowanie nas ciągnęło. Mówisz, że ludzie się go boją, a nas gdzieś tam przyciągało. Tak, właśnie. No dobra, to jest... Jak ja szłam na te studia i wszyscy słyszeli, że ohop, coś z promieniowaniem, to od razu, wiesz, przecież jesteś młoda, dostaniesz raka, nie będziesz miała dzieci, a jak widać, nadal jestem młoda, nadal jest okej, raka, dziękować Bogu, tfu, tfu, nie mam i dziecko też mam. Więc to tak, moi drodzy, nie działa. Ale ja okej, okay, no to tutaj już... Szczerze, że ja się uczyłam, ja może wiedziałam, co będę robić, ale swojego zawodu uczyłam się naprawdę na studiach. Bo ja nie zapomnę, jak miałam taką koleżankę, ona puściła nam famę na pierwszym roku, że my będziemy zdjęcia opisywać, nie? No ale to jest człowiek młody, głupi, no skoro tak powiedziała, to tak pewnie będzie. No ale bardzo szybko wszystko zostało wytłumaczone. To tak jak ty mówisz z obsługą tomografu i tak mi się po prostu to wszystko... skojarzyła, nie? Dobrze, dobrze, do tego
jeszcze dojdziemy, co kto robi, żeby tutaj było wszystko jasne, jak właśnie młode osoby z mojego profilu się zastanawiają, co dalej, to żeby miały tą świadomość, że jak wybiorą fizykę medyczną, to to będzie to, a jak elektroradiologię, to to, a jak coś jeszcze innego, to jeszcze to będzie inaczej wyglądało. No ale dobra, wróćmy do tych twoich studiów, bo ty byłaś po biochemii. No i słuchaj, idziesz na tą elektroradiologię, sama mówisz promieniowanie. No i powiedz mi, w jakim stopniu spotkałaś się na swoich studiach z fizyką i na ile byłaś tego świadoma, a na ile cię to zaskoczyło? Powiedzmy, że fizyki było tyle, co mojego zaskoczenia, czyli ogrom. Wiem, że my nie mamy ujednoliconego programu, więc między uczelniami to się różni. Ja też może powiem, że ja robiłam licencjat w Krakowie na UJ-cie. I pierwszy rok to był dla mnie po prostu koszmar, dramat, bo ja byłam po fizyce podstawowej, więc ja po prostu to, czego nie było, bo umówmy się, tam na chemii rozszerzonej troszkę jest takich, wiesz, rzeczy, które gdzieś tam się zaplatają, jakiś czas połowicznego rozpadu, jakaś promieniotwórczość, więc coś gdzieś tam, ale no średnio. A przedmiotów tych było dużo. Biofizyka, normalna fizyka, aparatura medyczna. U nas to było podzielone na dwa etapy. I to tak naprawdę każdy przedmiot gdzieś się opierał o tą fizykę. I powiem ci, że początki były naprawdę ciężkie dla mnie, bo co głowa, to inaczej łapie, umówmy się. Dla mnie było ciężko. Ja tak sobie lubię żartować, że ja wiązałam ledwo koniec z końcem, bo wiesz, na początku. Ale wszystko z czasem mi się rozjaśniało. I jestem na przykład na takim etapie w mojej pracy zawodowej, że ja gdzieś coś robię, coś poznaję na przykład i ja wracam pamięcią, aha, to było. I wtedy mi się wydawało strasznie ciężkie. A ja jestem taką zwolenniczką tłumaczenia na chłopski rozum. Więc wiesz, jeżeli ktoś to tak tłumaczył, że ja po prostu dostawałam małpiego rozumu, nie wiedziałam, o co w ogóle chodzi, a w takiej praktyce codzienności i z polskiego na nasze okazuje się, że super łatwe. Dobra, a no bo tak, u ciebie było na pewno też tak jak na fizyce medycznej, że to było połączenie i dużo fizyki i na pewno było dużo biologii. Jakbyś miała powiedzieć, jak to było no, na kolejnych latach, co nie? Na początku mówiłaś, że trochę fizyka cię dobiła, ale też na pewno miałaś sporo... zaczynaliśmy, wiesz, to teorii, czyli poza taką fizjologią, no trochę było takie właśnie fizjologia, anatomia radiologiczna, no i właśnie te przedmioty typowo fizyczne. Oczywiście tam język angielski był pierwszy, drugi rok, no i do tego tam dochodziły praktyki. No i potem tam dochodziły różne takie jakieś inne przedmioty, bardziej skupione na konkretnych zadaniach, które my będziemy wykonywać. Więc na przykład były jakieś przedmioty poświęcone anatomii radiologicznej, pozycjonowaniu w radiografii konwencjonalnej, jakiś właśnie ochrona radiologiczna. A takie wejście faktycznie do pacjenta, to kiedy nastąpiło? Na drugim semestrze. Na drugim semestrze? Prawda? Tak. Licencjatu? Wiesz, zaczynaliśmy od rentgena, więc pół roku układaliśmy się na sobie na takim niedziałającym aparacie rentgenowskim, żeby wiedzieć co i jak. No i potem w drugim semestrze już poszliśmy do pacjentów i potem kolejne badania. Drugi na przykład rok, u nas przynajmniej tak było, teraz nie wiem jak jest, był poświęcony przede wszystkim aparaturze elektromedycznej, czyli EKG, EEG, EMG, spirometria, no i te wszystkie różne badania, które w małym stopniu gdzieś tam używają promieniowanie, znaczy no nie używają promieniowania widzącego i takie bardziej badania specjalistyczne w stylu mammografia, no co pewnie mi się by jeszcze tam przypomniało. Trzeci rok był bardziej skupiony na radioterapii, medycynie nuklearnej, tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. Tak było wtedy podzielone. Wiem, że teraz, ze względu, że to jest młody kierunek, ma pewne niedociągnięcia, więc roku na rok troszeczkę wszystko się zmienia i ulepsza tym samym. No to powiem ci, że jestem w szoku tym, co mówisz, dlatego, bo z twoich opowieści wynika, że wyście dosyć szybko zaczęli jakieś takie praktyczne użycie tego. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają studia fizyki medycznej, to to wygląda totalnie inaczej.
Dlatego, bo my takie rzeczy, które faktycznie robi fizyk medyczny, mogliśmy zobaczyć jedynie na praktykach i to jedynie, jeżeli ktoś się naprawdę wkręcił i chciał to zobaczyć, a tak, żeby to zobaczyć w ramach jakiegoś przedmiotu, to to było chyba na czwartym, jak nie na piątym roku już na tym magisterskim, na tym drugim stopniu i to w ogóle w takim wymiarze godzin, że to było, wiesz, liźnięcie tematu i jakby z praktycznego punktu widzenia tam było bardzo, bardzo mało. Natomiast tej teorii, to ja Ci powiem, że było mnóstwo i to u nas też się właśnie przeplatała bardzo fizyka i medycyna. I ja sobie tu wypisałam właśnie te przedmioty, żeby właśnie nasi słuchacze też wiedzieli, z czym będą mieć w ogóle do czynienia, bo ja szczerze mówiąc, idąc na fizykę medyczną, spodziewałam się, że będzie dużo fizyki, a medyczna to będzie taki dodatek. Natomiast okazało się, że na pierwszym, drugim roku tego medyczna było bardzo dużo, i to mieliśmy zajęcia, ja studiowałam na AGH-u, ale te medyczne rzeczy mieliśmy na UJ-cie w ogóle. Także no, to już było prowadzone przez ludzi, którzy się na tym znają. Ja, co prawda, nie studiowałam praktycznie naprzeciwko ciebie, bo mój wydział tam był, nie wiem czy kojarzysz, jak ulica Karmelicka. No to my tam mamy przecznicę w prawo, mamy wydział, także jeżeli wysiadałaś na przystanku AGH, wystarczyło skręcić w prawo, tam jest bodajże Czarnowiejska, już w lewo jest Piotra Michałowskiego, więc po sąsiedzku. No widzisz, no bo ja studiowałam na wydziale fizyki, to jest tam jeszcze bardziej w stronę basenu. Ale no w każdym razie właśnie dużo mieliśmy takich medycznych rzeczy i musieliśmy przebrnąć przez anatomię, fizjologię, histologię, histopatologię, cytofizjologię, w ogóle jakieś takie, wiesz, nazwy z kosmosu, ale powiem szczerze, że jak potem widziałam, jak fizyk medyczny planuje leczenie, bo naprawdę takimi rzeczami tam się zajmowali fizycy medyczni, gdzie ja byłam, no to właśnie ta wiedza z anatomii, z którą ja nie byłam za pan brat, okazała się no bardzo ważna, bo właśnie ogarnięcie, co w pacjencie jest czym, było bardzo pomocne, więc o ile no to była trochę męczarnia taka, żeby tego wszystkiego się nauczyć, to no, z perspektywy czasu widzę, że to było właśnie bardzo potrzebne. Natomiast mnie najbardziej interesowały te pogranicza i widzę, że tutaj nasze kierunki się dosyć mocno nakładają, jeżeli chodzi o tą sferę teoretyczną, dlatego, bo u mnie też była dozymetria promieniowania jonizującego i niejonizującego, w czym dozymetria, to dla osób, które nas słuchają, musimy mówić trochę prostszym językiem, myślę. Dozymetria to jest, kochani, detektory promieniowania, czyli po prostu czasami można zobaczyć, że tutaj ludzie mają takie plakietki i one po prostu liczą, ile tego promieniowania ktoś dostał. Mieliśmy właśnie coś z medycyny nuklearnej czy z radiofarmaceutyków, czyli generalnie to jest taka historia, że na przykład wprowadzamy do pacjenta, prawda, jakieś substancje promieniotwórcze i potem przy pomocy odpowiednich detektorów no, skanujemy jego ciało i widzimy, gdzie ten radionuklid się zgromadził, czyli po prostu pierwiastek on będzie promieniował z ciała, a będzie się gromadził tam, gdzie jest jakaś zmiana chorobowa, ponieważ ona najszybciej metabolizuje, tak, potrzebuje jeszcze, najwięcej. Jeśli się wtrącę, my musimy wiedzieć, bo są narządy, które fizjologicznie mają mocniejszy wychwyt. Także jeżeli ktoś nie wie i zobaczy, że o mój Boże, ale coś mi tutaj świeci, a my znamy, znaczy no my, no głównie lekarze medycyny nuklearnej wiedzą, które narządy powinny wychwytać, mają, bo to jest tak naprawdę, im coś ma szybszy metabolizm i powinno, po tym będzie się intensywnie wysycał, no nie? I musimy wiedzieć, co powinno, a co nie powinno. Dokładnie, więc to nie jest taka zero-jedynkowa wiedza, tam naprawdę teoria to jest jedno, a praktyka, no to właśnie, to już jest grubsza para kaloszy. Mieliśmy też takie zajęcia właśnie o rezonansie, mieliśmy o tomografii, mieliśmy o tej całej aparaturze medycznej, o której ty mówisz, ale myśmy to wszystko lizali w sposób teoretyczny. Może były jakieś pojedyncze pomiary gdzieś tam, ale one nie były w szpitalu, one nie były na ludziach, tylko to było takie mówienie. Planowanie leczenia, czyli to, czym zajmuje się fizyk, myśmy też omawiali głównie w teorii. Mieliśmy jedne zajęcia tak naprawdę, gdzie było planowanie leczenia, ale to nawet za bardzo nas do komputerów nie dopuścili, tylko po prostu pokazali co i jak. Więc no, jeżeli chodzi o tą fizykę medyczną, to po studiach się wychodzi bardzo teoretycznie napakowanym wiedzą,
Natomiast niestety, tak praktycznie, to ma się wiedzę praktycznie zerową, chyba że ktoś faktycznie się wkręcił w jakieś tam, no właśnie, Staże, praktyki, albo w praktyki. pracy inżynierskiej czy magisterskiej coś takiego robił, no to faktycznie coś może liznąć. Natomiast po studiach z fizyki medycznej, przynajmniej wtedy, kiedy ja studiowałam, to było 2012 do 2017, no nie spodziewajcie się tego, że będziecie mieli fach w ręku. I jak patrzyłam teraz na sylabusy, czyli opis właśnie tego kierunku, to tam niewiele się zmieniło, przynajmniej na AGH-u, więc wydaje mi się, że właśnie no, fizyka medyczna tutaj bardzo tak teoretycznie jest prowadzona. Natomiast z tego, co słyszę, to elektroradiologia jednak zupełnie inaczej. No mi No się dobra. to bardziej podoba. No wiesz, to takie praktyczne podejście to jest, powiem Ci szczerze, że jeżeli miałabym tą wiedzę, to ja bym pewnie poszła właśnie na elektroradiologię, bo ja o tym Mi to myślałam, poszło. idąc na fizykę medyczną, aczkolwiek no, co się nauczyłam na fizyce medycznej, to jakby moje i też tutaj nie będę narzekać, natomiast faktycznie to, co ja sobie wyobrażałam pod hasłem fizyk medyczny, to był właśnie elektroradiolog. Ale słuchaj, u nas była taka sytuacja, że właśnie jak się okazało, że my nie możemy przy tym tomografii i tak dalej, to był taki pomysł, żeby iść na technikę elektroradiologii. Nawet była jedna osoba, która to faktycznie zrealizowała. To teraz nam powiedz, ty masz magistra elektroradiologii, a jest jeszcze technik elektroradiologii. No to teraz wytłumacz proszę różnicę. Tak naprawdę to jest różnica w uzyskanym tytule przekłada się na sposób uzyskiwania wykształcenia. Na chwilę obecną to jest, wiecie co, najłatwiej możemy to porównać jak do farmaceuty i technika farmaceutycznego, dobrze mówię? Tylko z tą różnicą, że my na chwilę obecną z technikami elektroradiologii mamy równy zakres uprawnień i swoich obowiązków. Jeżeli chodzi o technikę elektroradiologii, jest to absolwent 2,5-letniej szkoły policealnej i tam naprawdę nie chcę, żeby to brzydko zabrzmiało, ale może się dostać każdy, bo tam po prostu nie jest wymagana matura. A w przypadku elektroradiologa, no kończąc licencję, czy tam magister elektroradiologii, to jest absolwent studiów niejednolitych, czyli albo licencjat, albo i możecie iść do pracy po licencjacie po 3 latach, a możecie robić też magistra i to trwa wtedy 5 lat. Ale żeby się rekrutować na studia, to potrzebujecie zdawać maturę z konkretnych przedmiotów i osiągnąć, no wiecie, potem każdy przedstawia swoje wyniki, jest lista rankingowa, no i no, kto lepszy, ten się dostaje. No tak, czyli są normalnie progi jak na studiach, prawda? Czyli tak. No, tak, jeżeli są studia z elektroradiologii, to są studia, a jeżeli jest technik elektroradiologii, to on nie jest po studiach, tylko po szkole jakiejś tam, prawda? Ale mówisz, że jeżeli chodzi o kompetencje, które macie potem, to nie ma rozróżnienia. Tak samo jak, nie wiem, czy teraz się zmieniło, ale kiedyś była sytuacja podobna z pielęgniarkami po liceum i licencjatkami i magistrami pielęgniarstwa. Myślę, że tak to, bo teraz chyba coś troszkę rozgraniczyło, choć nie jestem pewna, tak mi się wydaje. No ale kiedyś faktycznie tak było i u nas jest na chwilę obecną po prostu tak. Bo wiesz, my inaczej, wszystko było od technika elektroradiologii i oni z automatu dostawali wszystko. Więc jeżeli powstały studia, jak to sama wiesz, że w przyrodzie nic nie ginie. Prawo zachowania masy energii zwał jak zwał. Żeby coś dostać, trzeba coś zabrać. Więc no nie wymyślimy za bardzo na chwilę obecną nic nowego. I żebyśmy, licencjaci, tudzież magistrzy, mogli uzyskać jakieś dodatkowe uprawnienia, musielibyśmy je odebrać technikom elektroradiologii, co moim skromnym zdaniem byłoby niesprawiedliwe, bo to nie jest czyjaś wina, że 10 lat, 15 temu, kiedy nie było tych studiów, on wybrał jedyny możliwy wybór. Okej. Czyli popatrz, tu nie ma różnicy, bo na przykład jak jest to, co ty powiedziałeś, że jest farmaceuta, czyli osoba, która ma tytuł magistra farmacji i technik farmaceutyczny, czy tam technik farmaceuta, jakkolwiek to się nazywa, to ja na przykład wiem, że jak jesteś magistrem, to możesz sam w aptece pracować, w sensie, że jesteś tylko ty. Na przykład jak jest technik, to obok musi być magister.
nie może zostać sam w aptece technik i po prostu jakby podejmować wszystkich decyzji, bo I nie też ma chyba do wszystkiego. wydawanie niektórych leków czy przyrządzanie coś, Tak, nie ma. ale tutaj nie mam wiedzy, więc nie chcę mieszać. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o elektroradiologa i technika elektroradiologii, to na chwilę obecną jakby jest to samo. Natomiast ty fajnie podkreślasz na swoim profilu, że jeżeli ktoś pójdzie na studia z elektroradiologii, to po prostu może się rozwijać też naukowo, na przykład robić doktorat. Natomiast po technikum elektroradiologii, no to czegoś takiego nie można, prawda? No bo to jest szkoła policealna, a nie studia. Więc jeżeli właśnie ktoś u nas, nie do końca. Przepraszam, przerwę. U nas jeszcze jest taka, środowisko jest jeszcze takie niezrozumiałe, że okej, skoro robimy to samo, to w czym my jesteśmy gorsi? No nie jesteście w niczym gorsi, ale są pewne takie niezależne od nas jakby rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Różnica jest także w radioterapii. Nie znam, gdzieś to mam, ale nie znam, nie przytoczę ci z pamięci konkretnej nazwy rozporządzenia, które określa, żeby zasiąść za konsolą akceleratora, czyli tej takiej konsolki, która włącza promieniowanie, żeby napromieniać pacjentów. Jeżeli osoba nie ma, bo tam trzeba osobne kursy na akceleratory, jeżeli nie ma się wykształcenia wyższego, to technik elektroradiologii, zanim samodzielnie zasiądzie za tą konsolkę, potrzebuje roku doświadczenia w dziedzinie. Okej. No właśnie, więc tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany różnicami, to też można gdzieś pogrzebać w internecie, może coś tam jeszcze wynajdziecie. Natomiast, no właśnie, to też, tak jak mówi Aga, wynika trochę z tego, że najpierw był technik, potem doszły studia, no i po prostu bo to. W przypadku farmaceuty było na odwrót. Okej. Czyli najpierw był magister, tak, a potem zrobili technikum, jakby. Tak. To wiesz, to była. Brakuje zawodów medycznych, więc to, no bo nawet wiem, że jakiś czas, chyba rok wstrzymali kształcenie na poziomie szkoły policjalnej, ale bardzo szybko życie zweryfikowało, że ich jest na tyle mało, no że będzie problem, tak, jeżeli nie wypuści kolejnych absolwentów. No dobra, to teraz przejdźmy do takiego twojego dnia. Chciałabym, żebyś powiedziała mi, na czym polega twoja praca. Może mówisz, że w dwóch miejscach pracowałaś, jakby na dwóch różnych stanowiskach, więc jakbyś mogła też powiedzieć, jak w jednym, jak w drugim miejscu, ale jak wyglądała twoja praca? Co z medycyny ci się przydawało? Co z fizyki gdzieś tam ci się przydawało, czy przydaje? No i jak to generalnie wygląda? Z kim współpracujesz na co dzień? Więc tak, jeżeli chodzi, może ta pierwsza praca, to była radiografia konwencjonalna, czyli tak zwany rentgen i tomografia komputerowa. Jeżeli chodzi o anatomię, to na dzień dobry pozycjonowanie, czyli znamy te punkty referencyjne, wiem jaki jest obszar, więc wiem co gdzie jest i co ma być, to jest ważne. Jeżeli chodzi o fizykę, to myślę, że to jest 75% roboty. Bo po pierwsze, parametry ekspozycji. Musimy wiedzieć, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi ośrodkami. Mieć tą świadomość, że mamy tą wiązkę pierwotną, promieniowanie rozproszone, jak modulować napięcie, żeby wiesz, otrzymać takie warunki, które pozwolą ci otrzymać to, co chcesz. Druga sprawa, geometria wiązki, czyli jak działa odległość, że dzięki na przykład, powiedzmy, jak odsuniemy troszeczkę lampę, zwiększa się ta geometria, zwiększa się pole, ale już za to obraz wychodzi troszeczkę, no to wtedy kolimacja dodatkowo, żeby nie narażać większości obszaru, że dzięki temu będzie wyraźniej, stosowanie osłon, tutaj też troszkę wchodzi z powrotem anatomia, żeby nie zasłonić, żeby jednocześnie chronić, ale nie zasłonić tego, co potrzebujesz na obrazie. Dobra, teraz ja Ci przerwę i jako laik zadam pytanie, uwaga, czyli w skrócie, jeżeli przychodzi pacjent i potrzebuje zrobić rentgen czegoś, to Ty jesteś osobą, która musi odpowiednio zarówno tego pacjenta ułożyć, jak i osobą, która musi w odpowiedni sposób dobrać parametry tego urządzenia, którego używa, żeby otrzymać zdjęcie, które będzie wyraźne, które nie narazi pacjenta za mocno i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się? Tak, można, większość teraz nowoczesnych aparatów
ja akurat teraz w swojej drugiej pracy nie mam takiego aparatu, muszę polegać sama na sobie. Większość aparatów teraz ma automatyczną ekspozycję, czyli sama sobie dobiera tam jakieś warunki, dostosowane troszkę przez serwis. No ale właśnie wiesz, jeżeli chcesz zastosować fajny obraz przy jak najmniejszej dawce, no to robisz to po pierwsze sama, a po drugie jeszcze musisz mieć taką wiedzę ogólną medyczną, czyli jeżeli np. przychodzi pacjent na zdjęcie kręgosłupa, to musisz wiedzieć, czy jest to np. chory po urazie, wtedy robisz zdjęcie należące. Jeżeli ten pacjent to są jakieś zmiany zwyrodnieniowe, ból nie spowodowany żadnym urazem, to lepiej zdjęcie na stojąco, no jaka projekcja w jakiej powiedzmy jednostce chorobowej, więc ja często pytam pacjentów, co się stało, czy był uraz, no i na tej podstawie my sobie, no i też bądźmy szczerzy, że pacjenci, którzy, inaczej, w książkach są piękne, wszystko jest piękne, ale w rzeczywistości ja powtarzam, że ci ludzie, którzy przychodzą do szpitala, do przychodni, oni nie przychodzą zazwyczaj, bo się im w domu nudzi, tylko są obolali, opuchnięci, starsi, no i wiesz, w książce się proszę wyjąć i model ci się wygina. A starszy pan, który ledwo chodzi, nie wygnie ci się 90 stopni i stanie na jednej nodze, więc musisz tak kombinować, żeby wyszło tak, jak ma wyjść. Czyli lekarz ci tylko mówi, że na przykład dostajesz skierowanie od lekarza, że masz zrobić rentgen jakiegoś obszaru, natomiast jak go zrobić, żeby było dobrze, to decydujesz jakby ty i to wszystko ustawiasz, tak? Generalnie są jakieś takie, wiesz, procedury, które mówią, że na przykład w przypadku, nie wiem, kości długich wykonujemy zazwyczaj dwie projekcje, przedniotylną i skośną, albo przedniotylną, boczną, no bo dobrze wiemy, że rentgen to jest przykładowo obraz dwuwymiarowy, więc coś się może nałożyć i nic nie zobaczymy, coś przeoczymy, więc muszą być dwie różne projekcje, żeby zobaczyć. No dobra, no ale o tych projekcjach to ty musisz wiedzieć, prawda, że trzeba zrobić tak i tak, jakby te procedury to ty musisz znać. No dobra, więc rentgen to jest jedna sprawa. Przypominamy, rentgen, tak jak mówisz, ty jest dwuwymiarowy, czyli macie promieniowanie rentgenowskie, czyli to jonizujące, czyli to, którego nie trzeba za dużo, ale badanie rentgenowskie, jak zleca lekarz, to znaczy, że trzeba i po prostu je robimy i lepiej je zrobić, przyniesie mniej skutków ubocznych niż niezrobienie i niewiedza, czy macie na przykład złamaną rękę. Robimy to zdjęcie, czyli po prostu przelatuje przez Was związka promieniowania i ono jest pochłaniane. Im mocniej jest pochłaniane, tym klisza, która jest dalej, się mniej pochłania. Detektor teraz, dokładnie. Teraz już macie te matryce takie. Tak. Dokładnie, no to detektor, nazwijmy to jako detektor. Ok, dzięki za poprawę. Tu się zaczernia, tu się rozjaśnia i widzicie pięknie, że macie coś złamane. Więc to jest ta najprostsza opcja. Natomiast później mamy tomograf, prawda, który pracuje dosyć podobnie, bo też wykorzystuje promieniowanie właśnie rentgenowskie, tylko on robi zdjęcia z różnych stron i potem jest rekonstrukcja już przy pomocy komputerów i tak dalej, żebyście mieli obraz 3D. I powiedz, czy od takich rzeczy ty też jesteś ty? Albo ile z tego robisz ty, a ile robi ktoś inny? To znaczy tak, w tomografii jest mniej, powiedzmy, zabawy z pozycjonowaniem, bo dosłownie są takie zazwyczaj trzy punkty referencyjne, gdzie tam pada ten promień centralny. Nie, już zapomniałam nazwy, ale generalnie związka główna. I to już potem wszystko robię komputerowo, czyli zakres badania i tomograf leci, można powiedzieć, wiesz, ja puszczam stop, start. No i na tej podstawie... Układasz sobie pacjenta i potem wciskasz stop, start przy odpowiednich parametrach. I to wszystko robisz ty. Tak, i ja sobie muszę, wiesz, bo zazwyczaj no rzadko kiedy jest taki tomograf, który zrobi wszystko, więc czasem go trzeba troszkę skontować, na przykład do badań głowy. Muszę wiedzieć, gdzie zatrzymać, gdzie puścić. Najczęściej, no często bardzo są to badania z kontrastem, więc muszę wiedzieć, gdzie i kiedy mam zobaczyć kontrast, kiedy mam puścić, po jakim czasie kolejna faza. Potem, to teraz może więcej, ale z tych takich powiedzmy przeciętnych aparatów to mało co rekonstrukcji robi sam, więc musisz odpowiednio wejść w postprocessing.
I mimo, że on zbierze dane i jakby, wiesz, na podstawie algorytmu on się zrobi, ale ty jednak musisz po prostu wejść w te dane, wybrać co chcesz, dostosować struktury, no i żeby to wszystko. Czasami się przytnie, więc trzeba wiedzieć, gdzie po prostu wrócić, no bo to jest jedna wielka tuba, umówmy się, i on zbiera z całego obszaru. To, że wy sobie tam skolimujecie, nie oznacza, że on tak naprawdę promieniowanie puści w małym obszarze, tylko po prostu wasz obraz taki będzie. Więc jeżeli coś utniecie, to po prostu, znaczy na szerokość oczywiście, to wracacie sobie do postprocessingu, odzyskujecie część danych. No takie, taka bardziej zabawa, mniej manualna, bardziej taka, ja właśnie, mimo że bardziej się nabiegasz przy rentgenie, bo to jest bardziej dynamiczne badanie, to mnie osobiście bardziej męczyła tomografia, bo po prostu moja głowa, jak byłam 12 godzin siedziałam, 12 godzin moja głowa pracowała. Nie jest tak, że sobie puścisz i to będzie szło, bo na przykład można puszczać badania z ręki, można, czyli sami robimy, można troszkę się posiłkować komputerem. I ja będę szczera, że jeżeli chodzi o kontrast, nie? Ja tam krótko pracowałam, też nie miałam jakby takiego czasu, żeby ktoś mnie nauczył kiedy, gdzie, co i jak, co do sekundy, bo wiesz, jak nie złapiesz tego kontrastu, to się psuje badanie. Więc że ja nie chciałam eksperymentować absolutnie na ludziach, korzystałam mamy taką funkcję ROI, to jest region zainteresowania, no i po prostu wiemy kiedy, gdzie złapać kontrast, więc puszczamy badanie, widzimy, pojawia się kontrast i on, my ustawiamy tego ROI-a, gdy chodzi o to, że po prostu jak aparat w tym regionie, komputer w zasadzie, nagle nastąpi większa densyjność, po prostu napłynie kontrast, wtedy badanie samo rusza z automatu i aparat jedzie za kontrastem, mówiąc tak z polskiego na nasze. Ale raz miałam sytuację, że co z tego, że fajnie ustawiłam, pacjent postanowił się poprawić. I nagle w mój ROI wszedł jego krąg. Komputer wykrył tkankę, element o większej gęstości, potraktował to jako kontrast z racji podobnych parametrów, no i puścił badanie. I wtedy ja musiałam szybko zatrzymywać badanie, no i na oko szybko puszczać, tak? Więc to nie tak, że wysiądziesz, napijesz się łyka kawy, a badanie się samo zrobi dwoma kliknięciami. Dokładnie. I to jest bardzo duża też odpowiedzialność na Was, dlatego, bo jednak dużo badań, na przykład właśnie czy tomografia, czy rentgen, no to jest promieniowanie jonizujące i to nie można sobie tak w nieskończoność robić pacjentowi i powtarzać i tak dalej. Więc no to są badania, które właściwie jeden raz i ma wyjść dobrze, więc to no też gdzieś tam jest właśnie ta kwestia i nauczenia się, no i właśnie bycia cały czas czujnym, żeby to działało. Dobra, a gdzie się kończy Twoja rola? Twoja rola się kończy, jak już zrobisz tomografię, otrzymasz obraz i później to idzie do lekarza, znaczy, jak się nie mylę. Tak zwanie obrabiam to badanie, wysyłam na konsolę opisową i tam już opisuje sobie lekarz. No i potem wydaje opis, najprawdopodobniej do którego klinicysta już ma dostęp, jeżeli powiedzmy wszystko dzieje się w jednej jednostce. No i pacjent sobie z tym krąży, niczym wolny elektron w stanie wzbudzony. No właśnie, no więc tutaj dochodzimy do tego, z kim jakby współpracujesz, prawda? No bo ty to robisz po coś, ty to robisz po to, żeby dostał później lekarz. Często to jest radioonkolog, prawda? Tak się nazywa ta specjalizacja. Dobrze mówię? Radioonkolodzy? Jezus, wydaje mi się, że wszyscy... Ale tobie chodzi o specjalistę z zakresu radioterapii? No, na przykład. To po prostu radioterapeuta. Okej, dobra, no ja się spotkałam z takim określeniem, ale dobra, okej. Dobra, więc generalnie dostaje lekarz, który no też się musi trochę na tym znać, prawda? Musi... Znaczy nie, po prostu do lekarza radiologa. On opisuje. No. Ale bardzo dużo specjalistów posiada, powiedzmy, wiedzę z takiego zakresu anatomii radiologicznej i sam opis im nic nie mówi i też sobie chcą zobaczyć te badania oprócz opisu. Więc ja, no dobra, nie znam specjalizacji,
która by nie korzystała z dobrodziejstwa radiologii, no nawet lekarz medycyny sądowej. No dobra, no bo z jednej strony to może służyć do tego, że właśnie, no nie wiem, na przykład robimy rentgen, ktoś ma złamaną nogę i nie wiem, chirurg tam składa, prawda? Ale z drugiej strony to może iść bardzo głęboko właśnie jak mamy tą radioterapię, czyli jak potrzebujemy naświetlać pacjenta i tak dalej. Pacjenci jak onkologicznie idą w dwie strony, w zasadzie no? trzy. Mówię, że pacjenci onkologicznie idą w trzy strony. Po pierwsze diagnostyka, po drugie radioterapia, w której jest i planowanie, i leczenie, i po trzecie jest medycyna nuklearna, też jako diagnostyka i też jako terapia. Dokładnie. No i bo chcę dojść do tego, ile osób przy tym pracuje, prawda? Jak idziemy w stronę radioterapii, no to elektroradiolog robi jakby tą tomografię, powiedzmy, albo na przykład robi rezonans magnetyczny, żeby było wiadomo, co tam w tym pacjencie się dzieje. Potem bierze to lekarz, który musi zaznaczyć, to się nazywa tak ładnie chyba obszar tarczowy, prawda? Czyli to miejsce, które powinno być napromieniowane. Potem bierze to fizyk medyczny, który robi plan leczenia. Ale wydaje mi się, że przed planem leczenia przypadkiem nie jest jeszcze to planowanie. Jakby, czy wy do planowania przypadkiem nie potrzebujecie tej tomografii? No właśnie, potrzebujemy. Czyli przed... No ale na tej tomografii waszym planem. Najpierw idzie od elektroradiologa do lekarza, bo lekarz zaznacza, co napromieniować. Nie, i my potem... Wiesz, co mi chodzi? Chodzi mi o to, no. że najpierw powiedzmy pacjent idzie na diagnostykę, na zwykły tomograf, wykrywany jest nowotwór, potem wraca do onkologa, onkolog na konsylium z innymi specjalistami sobie, wiesz, i jeżeli pacjent ląduje na tej radioterapii faktycznie, no to potem, tak jak mówisz, narząd tarczowy, ale potrzebujemy jeszcze tomografii celem oceny planu leczenia. I czy przypadkiem pierwsza nie jest ta tomografia i wasz plan leczenia i wraca? Okej, dobra, już wiem. Wiesz co, ja byłam na praktykach wieki temu, ale jakby no to się odbywało tak, że jakby najpierw była tomografia na przykład, potem lekarz zaznaczał, co trzeba napromieniować, potem fizyk medyczny próbował zrobić plan leczenia, jak to napromieniować, potem to wracało do lekarza, który stwierdzał, czy mu się podoba taki plan leczenia, czy mu się nie podoba, ponieważ fizyk medyczny stara się to zrobić jak najlepiej, czyli żeby oberwał obszar, który jest nowotworowy, natomiast żeby ochronić wszystko, co jest dookoła. No i im w gorszym miejscu ulokowany jest nowotwór, tym gorzej po prostu ochronić jakieś tam narządy krytyczne. No i potem właśnie tutaj była duży problem między fizykami medycznymi a lekarzami, bo czasem się zdarzało, że lekarz mówił, że plan jest zły, a fizycy medyczni twierdzili, że z punktu widzenia fizyki nie da się zrobić lepszego i że lekarze żądają rzeczy niemożliwe. I wiem, że... Trzeba iść na takie kompromisy, powiedzmy sobie szczerze. Tak, tak. I wiem, że tutaj były takie też trochę spięcia na tej linii właśnie fizyk medyczny i gdzieś tam lekarze. No i to, co ja obserwowałam, no to fizyk medyczny właśnie głównie planuje leczenie. Planowanie leczenia polega na tym, że siedzi się przed komputerem i dobiera się wiązki promieniowania. I faktycznie na tych praktykach, jak ja byłam, to fizycy medyczni to robili w 95% swojego czasu. I jeszcze chodzili z rana na jakieś kontrole dozymetryczne, żeby zobaczyć, czy tam te wiązki w odpowiedni sposób działają. Natomiast no żaden sposób nie dostrzegali tomografów. Bo mi wypadło słowo. Do kalibracji. Wiem, że czasami robią to elektroradiolodzy, ale czasami jeszcze było, że wypadło mi słowo. Testy specjalistyczne. Bo tym też się zajmujecie się przede wszystkim wy, bo macie większą wiedzę. No dobra, ale fizyków medycznych promieniowanie tak dużo nie dotyka, prawda? No bo my się głównie zamkniemy i sobie robimy jakieś tam planowanie leczenia. A jak to jest z dotykaniem przez promieniowanie was? Zależy, bo my możemy pracować w dziedzinach niezwiązanych w ogóle z promieniowaniem jonizującym, takie EKG, na przykład EEG. Możemy pracować jak w tomografii, jak w rentgenodiagnostyce za tak zwaną no, pracowni ze sterowni, ale możemy też pracować w bezpośrednim narażeniu, czyli na przykład tak jak w medycynie nuklearnej mają elektroradiolodzy i elektroradiolożki kontakt z pacjentami bezpośredni, którzy są źródłem promieniowania, no albo tak jak ja na blokach operacyjnych, salach zabiegowych, gdzie po prostu jest mój aparat, ja i reszta spółki w jednym pomieszczeniu.
Dobra, to powiedz dwa słowa jeszcze o tym, co ty teraz robisz, no bo ty mówisz, że teraz jesteś na blokach operacyjnych, tak? To Tak. jak to wygląda? Jaka jest twoja rola? Mamy procedury z zakresu radiologii zabiegowej. Może to też nazwać radiologią interwencyjną. Jest to śródoperacyjne użycie aparatury rentgenowskiej do przeprowadzania takich mało inwazyjnych zabiegów, gdzie chirurdzy różnych specjalizacji tak naprawdę nie posługują się, poruszają się, nawigują. No właśnie, czy tam obrazują sobie postępy swoich zabiegów dzięki tej aparaturze. Ja na przykład, bo co szpital, to jest różnica. W zależności jakie świadczenia szpital świadczy. Ja też pracuję w bardzo dużym szpitalu i jest naprawdę to, że jest dużo więcej zabiegowych rzeczy. Ja akurat pracuję na bloku tym takim głównym. I tam wykonuję procedury z zakresu chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii, urologii, i chirurgii ogólnej. Czyli generalnie chirurg sobie robi zabieg i chce zobaczyć coś w międzyczasie i ty mu po to robisz na przykład zdjęcie rentgenowskie, tak? Zdjęcie albo fluoroskopię, bo też mało osób wie, że jest różnica między prześwietleniem a zdjęciem i błędnie. No myli pojęcia, bo prześwietlenie jest to fluoroskopia, czyli obrazowanie w tym trybie ciągłym. Więc bardzo często tego używamy. A zdjęcie rentgenowskie to jest po prostu zdjęcie. I na przykład tu jest więcej, moim zdaniem, fajnej zabawy, bo jest więcej pola do popisu. Jest więcej parametrów. Ten aparat jest też taki prostszy w sobie, że więcej od nas wymaga i możemy modulować sobie tutaj super, wiesz, dawkami. Taka funkcja jak na przykład ile klatek strzeli w jednostce czasu ten aparat, więc w takich mniej dynamicznych procedurach możemy maksymalnie to zmniejszyć i finalnie otrzymać bardzo niskie dawki. Ja pamiętam też, koleżanka właściwie mi ostatnio przypomniała tą sytuację. Mieliśmy dyżur. W ogóle bardzo często, jeżeli, no zwłaszcza przeważnie, starsi ludzie mają taki charakterystyczny uraz, jakim jest złamanie szyjki kości udowej. No i to się zazwyczaj dzieje gdzieś tam na dyżurach. Właśnie mieliśmy taki jeden dyżur dwóch młodych bardzo lekarzy, jeszcze takich powiedzmy mniej doświadczonych niż ich starsi koledzy. No a wiemy dobrze, że kości są taką strukturą najbardziej wysoconą w naszym organizmie, więc je bardzo dobrze zawsze widać. No i mieliśmy właśnie taką sytuację, że wiecie, no jeżeli u kogoś dochodzi do tych takich złamań osteoporotycznych, to jest to skutkiem przede wszystkim osłabienia kości, czyli mniejszego wysycenia. No i im coś ma mniejsze wysycenie, tym niższe parametry ekspozycji są nam potrzebne, żeby to zobrazować, bo tak naprawdę większe no, przelecą jak przez sitko. No i naprawdę my już działaliśmy na bardzo małych warunkach, no ale nie było de facto tak dużej różnicy, żeby super można było widać. No i w niektórych projekcjach to wychodziło super gorzej. Chirurg oczekuje, że wszystko będzie super. No i ja się naprawdę dwoje, troje, ale wiecie, czasami trzeba po prostu siedzieć cicho i tak siedzę, siedzę, on wiecznie źle i źle i źle. No i koleżanka mi przypomniała właśnie, że wyskoczyłam w końcu z tekstem. On do mnie mówi, żebym ja poprawiła, zrobiła coś z tym obrazem. No ja gdzieś w tych emocjach po prostu powiedziałam, że no ale tu nie ma kości w kości i taka jest przyczyna, że pani się do nas zgłosiła, więc no ja nie mam jak tego fizycznie zobrazować, więc wydaje mi się, że taka minimalna, no właśnie to, co mówimy, tam trochę medycyny, trochę fizyki i to wszystko trzeba złączyć. No bo bądźmy szczerzy, że jeżeli przyjdzie silny, zdrowy człowiek, bez żadnych patologii, no to my super zobaczymy niektóre struktury, tak? Ale jeżeli przychodzi osoba starsza, schorowana, to musimy mieć świadomość, że nie wszystko będzie tak jak w podręczniku. Okej, dobra. No to teraz tak. Jeszcze mamy kilka tematów do omówienia. Powiedz mi, spróbujmy jeszcze podsumować te urządzenia, na których może pracować elektroradiolog, ale dzieląc je właśnie na te z promieniowaniem i te bez promieniowania. Czyli na pewno z promieniowaniem mamy zdjęcia rentgenowskie, na pewno mamy tomograf, prawda?
Co jeszcze mamy z takim promieniowaniem? Wszystko stomatologiczne, czyli zdjęcia punktowe zębów możemy wykonywać. Możemy wykonywać w stomatologii także zdjęcia OPG, może być to także cefalometria, może być to także tomografia stożkowa. Potem może być mammografia, densytometria, radiologia zabiegowa. I tu mamy do wyboru ramiona C, ramiona G, ramiona O, angiografy. Jeżeli chodzi jeszcze o promieniowanie jonizujące, będzie to oczywiście w mammografii, Boże, w medycynie nuklearnej, PETy, SPETy, gamma knife, w brachyterapii także. Dobra, to teraz, żeby ktoś wiedział coś z tego. I radioterapia. Po malutku, po malutku. Gamma knife, czyli takie noże po prostu, które wykorzystują promieniowanie gamma. Brachyterapia, czyli wprowadzamy do pacjenta źródło promieniowania w odpowiednie miejsca i ono sobie promieniuje od środka. To jest taka troszeczkę alternatywa do radioterapii, gdzie macie wiązki po prostu z zewnątrz i przychodzicie na ileś sesji. Brachyterapia, że po prostu wkładają wam źródełko w odpowiednie miejsce i ono od wewnątrz gdzieś tam sobie promieniuje. Powiedziałaś jeszcze angiografia, powiedz co to jest. Angiografia? Angiograf. Angiograf to jest, no bo angiografia to jest generalnie obrazowanie naczyń, bo naczyń. Może, no tak, możemy to zrobić na przykład w tomografii, ale angiograf jest takie duże ramię C i na nim możemy wykonywać na przykład zabiegi z zakresu, słowo mi wypadło, ale tak z polskiego na nasze, przy rozrusznikach serca, przy zawałach, przy udarach. No ja akurat pracuję przy... na przykład w wszczepianiu stent graftów do naczyń, czyli zazwyczaj albo w przypadku jakiejś takiej niedrożności naczynia, tak większość społeczeństwa by to nazwała przetykanie żył, albo jakieś tętniaki, rozwarstwienia czasami także. No, mówię, czy ty te wszystkie aparatur się uczyłaś na studiach, jak je obsługiwać? Tak, ale to powiedzmy, że jedno bardziej, jedno mniej. I też musimy mieć świadomość, że jest ogrom firm, a w tym ogromie firm rodzajów, a w tym rodzajów roczników. No i nawet tomograf powiedzmy jednej firmy będzie się niesamowicie różnił. To jak na przykład ja właśnie pracowałam w pierwszej pracy na tomografię General Electrics. I interfejs był bardzo podobny, więc ja siadając na angiograf tej samej firmy, miałam pewne ułatwienie, bo coś było podobne, ale na przykład jak już pracowaliśmy razem z kolegą na różnych tomografach, to już badanie potrafiło się różnić ze względu na specyfikę urządzenia. Czyli na przykład ja sobie puszczałam badanie, gdy kontrast był tu, a Michał, gdy kontrast był tam, bo ja miałam więcej rzędów i mój aparat szybciej zrobił ten ruch. A u Michała on musiał odczekać, więc odpowiednio to było przeliczenie czasu, zanim ten kontrast tam pójdzie. No dobra, a takie aparaty, które nie mają promieniowania, ich też jest całkiem sporo i całkiem dużo takich badań robicie, prawda? Tak. Takie najbardziej podstawowe, znaczy może nie podstawowe chciałam powiedzieć, ale obok tomografii takim drugim badaniem bardzo fajnym jest rezonans magnetyczny. I tu musimy powiedzieć, że tam nie ma promieniowania jonizującego, jest prawda? Jest wielki magnes. Jest wielki magnes i tam jest oddziaływanie pola magnetycznego, no generalnie z tym, co jest w człowieku. Więc to jest taka alternatywa, żeby się nie napromieniować. Co jeszcze mamy? Jakie badania? EKG, EEG. Okay. Dobra, pomału. Nie każdy zna te skróty. Rozszyfrowuj nam. Elektrokardiograf, czyli to takie, wiecie, druciki i badamy sobie serce. Porwamy serduszko, super. Tak. W przypadku EEG jest to badanie czynności mózgu, czyli takie dużo elektrod na głowie. EMG, jeżeli chodzi o same mięśnie na przykład i różne te przewodnictwa. Słodkie to. Ale coś to ma też dużo do powiedzenia po prostu. Po mamusi. No, aż mi po prostu było w wypadku, co tam jeszcze było. Spirometria, czyli to badanie układu oddechowego.
Jeszcze było, my przynajmniej mieliśmy na studiach OCT, czyli ta w okulistyce. Badanie ruchu gałki ocznej, tak? Tak, ale to było powiedzmy na trzecim roku i gdzieś mi to tak, to było. Okej. Okay. I jeszcze jedno, kurczę, mi wypadło z głowy. A czy macie coś do czynienia z USG? Tak, tak właśnie. Ja powiem szczerze, że jestem totalnym pułkiem, jeżeli chodzi o USG. Nic tam nie widzę, nie widziałam, ale wiem też, że między uczelniami to się super różni. I też, też to się różni, bo teraz wiem, że jest inaczej niż za moich czasów. Tu się pojawiło pytanie, czy żeby wykonywać EMG wystarczą studia, czy trzeba robić kurs? Ja tak dokładnie Wam nie powiem stuprocentowo. Generalnie mamy uprawnienia do tego, tylko wydaje mi się, że w EMG no trzeba jednak, wiecie, wbić igłę, a my jako elektrodiolodzy, tudzież technicy elektrodiologii, nie mamy uprawnień do naruszenia ciągłości skóry i podawania tak samo leków. Więc tutaj to bym zapytała osoby bardziej kompetentnej, aczkolwiek nie znam nikogo, do kogo mogłabym odesłać po prostu. Także przepraszam. No dobra, to już w miarę wiemy, jakie badania możecie wykonywać, a teraz zdradź mi taką tajemnicę. Jak to było po Waszych studiach? Ile osób zostało elektroradiologami, a ile osób wybrało inne ścieżki? Jakie inne ścieżki? Czyli co można robić po studiach z elektroradiologami? Czy jest zapotrzebowanie aż tak duże na elektroradiologów, że po prostu każdy elektroradiolog jest wpajany przez rynek? Czy szukacie swojego szczęścia gdzie indziej, a jeżeli tak, to gdzie? Ja powiem szczerze, że z tych osób, o których wiem, to wszyscy pracują w zawodzie, bo wiem, że po licencjacie część poszła na przykład na studia drugiego stopnia i nie podjęła pracy. Potem nie wiem, co się z nimi działo, ale z tych, o których wiem, to zazwyczaj była diagnostyka obrazowa. Teraz są już bez igły, jeszcze się wtrącę, teraz są już bez igłowe, więc jeżeli tak, to wydaje mi się, że generalnie nie ma potrzeby żadnych kursów, żeby zdobyć uprawnienia, ale najlepiej, żebym nie skłamała po prostu, bardzo bym chciała wiedzieć wszystko, ale niestety nie wiem, to żeby po prostu się źle nie pokierować, ja bym poszła do najbliższego szpitala, tudzież przychodni i porozmawiała tam właśnie z osobami, które już tam pracują i będą mogły więcej opowiedzieć, bo się znają po prostu, no nie? Nie to co ja. A jeżeli chodzi o te osoby po moich studiach, prawie wszyscy pracują z czymś, z diagnostyką obrazową, czyli tomografia, rezonans, rentgen, mammografia, dodatkowo w stomatologii bardzo dużo osób też swego czasu pracowało. Jedną koleżankę mam, która właśnie skończyła na fizykę medyczną na AGF-u, ze mną robiła licencjat i pracuje sobie na medycynie nuklearnej. Jedna dziewczyna, która ze mną robiła magisterkę, z tego co mi wiadomo aktualnie, w zasadzie kilka osób pracuje w teleradiologii. To jest taka funkcja, można powiedzieć, z polskiego na nasze, że my robimy badania, następnie wysyłamy je przez odpowiednie systemy. Tam sobie lekarze zdalnie je opisują, no i odsyłają nam opisy tych badań, więc bardziej przy tym. No i z tego, co wiem, to raczej... generalnie, jak się pójdzie na studia z elektroradiologii, to jest duża szansa, że będzie się pracowało faktycznie w elektroradiologii, jest to wykonalne. Tak. Ja wiem, że wiesz, to się różni między... Bo ja na przykład Małopolska jest bardzo bogata, jeżeli chodzi o pracę, ale ja też powiem Ci, że ludzie czasami narzekają, że nie ma pracy. I ja z perspektywy czasu i swoich własnych doświadczeń widzę, że faktycznie pierwsze co szuka się z polecenia, a jeżeli już nie ma tego faktycznie żadnej osoby, no to wtedy gdzieś jest wystawiane to ogłoszenie. Więc moja rada jest taka, że jeżeli nie ma ogłoszenia, to można przedzwonić do kadr albo się przejść bezpośrednio i po prostu tam zapytać, zostawić CV
No i Janusz Widelec, ktoś kiedyś oddzwoni, albo akurat powiedzą, że o, właśnie szukamy i że fajnie, że... Dokładnie. Jak ktoś nie był, to 2 tygodnie temu był live z Pauliną Stawską z profilu HR Power i tam rozmawiałyśmy właśnie o tym, jak to jest na rynku pracy w dzisiejszych czasach. I ona mówiła to samo. Warto wysyłać swoje CV, warto podejść, podpytać, bo właśnie przez te polecenia to często idzie. Ja powiem, że ja to szybko, znaczy szybko, no szybko zrozumiałam, o co w tym chodzi. Mieliśmy raz po prostu bardzo taką niemiłą sytuację. Trafia do nas osoba, że tak powiem, z przypadku. No i skończyło się tak, że no było niezręcznie, bo osoba nie wykonywała swoich obowiązków, pojawiały się pewne problemy. Mhm. Ja w tym momencie właśnie zrozumiałam, to nie chodzi o kwestię znajomości, że ktoś komuś załatwi, tylko pojawia się po prostu obawa, żeby ten pracownik był dobry, żeby się nie trzeba było wstydu za niego najeść, żeby nie było problemów jakichś prawnych. No bo umówmy się, że jeżeli drugi raz zrobimy rentgen, to raczej problemu nie będzie. Ale jak na przykład w radioterapii byśmy nie napromieniowali to, co trzeba, to już jedna frakcja robi ogromny problem. A ile jest takich przypadków, że ktoś źle oznaczył i ktoś coś komuś źle wyciął, no nie? No właśnie, więc to jest bardzo duża odpowiedzialność też ciążąca na Was. No to teraz w opozycji będzie, co można robić po fizyce medycznej. Ja myślę, że to bardzo determinują też studia, bo Ty od samego początku nam mówiłaś, że na tych studiach z elektroradiologii dużo było praktyki, dużo było już takiego działania. Ja mówiłam, że na studiach z fizyki medycznej było bardzo dużo teorii, bardzo mało tego działania w praktyce. Ale przez to, że mieliśmy właśnie dużo teorii, czy to z zakresu fizyki, czy medycyny, czy też elektroniki, czy jakichś podstaw programowania, no to ludzie właśnie znajdują zatrudnienie w przeróżnych miejscach. I teraz, żeby nie skłamać, ja sobie tu powypisywałam, jak to jest. Słuchajcie, u nas skończyło studia 34 osoby. Mówię o magisterce. U nas też takie kameralne grono. I wyobraźcie sobie, że jako fizyk medyczny, rozumiany jako planowanie leczenia, pracują 2 osoby. 2 osoby z 34 pracują jako właśnie taki fizyk medyczny, co planuje leczenie, gdzie jedna za granicą, a jedna w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie. I tyle. 2 osoby są takimi przedstawicielami medycznymi, konsultantami właśnie w takiej aparatury medycznej. No to powiedzmy, że to mniej więcej się łączy. Jedna osoba pracuje z detektorami, z dozymetrią, też właśnie w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie, więc powiedzmy, że to się gdzieś tam łączy. Natomiast tak to, no to muszę Wam powiedzieć tak. Jedna osoba w logistyce, administracji, jedna osoba jako inżynier aparatury medycznej, więc powiedzmy, że to też się łapie, ale to bardziej elektronika jednak już. Prawie wszyscy faceci, poza tą jedną osobą, która jest inżynierem aparatury medycznej, wszyscy faceci pracują w IT. Wszyscy w IT, słuchajcie, wszyscy poszli w programowanie, niektórzy związane z fizyką i czy tam medycyną, niektórzy nie, ale po prostu IT. 13 osób generalnie pracuje w IT, a 10 z 34 osób poszło na doktorat. No mówiłam, że bardzo teoretycznie u nas było, więc 10 na 34 osoby to jest bardzo dużo, poszło na doktorat, same dziewczyny, więc faceci po prostu poszli do IT, a dziewczyny poszły na doktorat i faktycznie większość po prostu została gdzieś tam przy pracy po prostu naukowej, tudzież połączyło sobie doktorat z macierzyństwem, gdzieś tam się obroniło, na razie mają etat mama i zobaczył co dalej. Ale stricte jako fizyk medyczny po fizyce medycznej pracują 2 osoby z 34, więc fizyka medyczna bardziej jako taki przedmiot, że można po nim być kierunek, że można po nim być fizykiem medycznym, ale można też dużo różnych innych rzeczy robić, bardziej jako taka furtka do zobaczenia właśnie wielu różnych obszarów. Natomiast elektroradiolog faktycznie przygotowanie stricte do tego, co robicie i potem faktycznie praca w zawodzie. Więc tutaj fajnie właśnie widać już na etapie tego, jak studia determinują to, co się dzieje, to, co dzieje się później. No dobra, no to dobrnęłyśmy do ostatniego, kluczowego pytania. Jak to jest z tym promieniowaniem? Powiedz nam najpierw z punktu widzenia, powiedzmy, zdrowej, przeciętnej osoby, która pracuje jako elektroradiolog. Powiedzmy, nie jest w ciąży, nie karmi, nic nie robi, jest normalnym, powiedzmy nawet facetem, żeby nie było, i po prostu, jakie jest narażenie?
Jezus, to jest w ogóle mój ukochany temat. Jeżeli by się zapytali, jaki był mój ulubiony przedmiot, to właśnie radiobiologia. I to był przedmiot bodajże na trzecim roku i to było oddziaływanie, promieniowanie jonizującego z materią, dużo biologii, ale dużo fizyki. I ten przedmiot właśnie prowadził w ogóle doktor, nie wiem, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, ale fizyczka medyczna. I powiem ci, że no, ja uwielbiałam go. No i to jest bardzo szeroki temat. Myślę, jak... Ale proste pytanie, czy może się stać krzywda elektroradiologowi, który pracuje i przestrzega procedur? Przestrzega? Nie. Trzeba by było być wyjątkowym niechlują, niestosującym się do przepisów podstawowych, przepisów bezpieczeństwa. Nie wiem, co trzeba by było zrobić. My musimy mieć w ogóle taką świadomość, nawet Miśka wam to powie, że w naszym organizmie non-stop dochodzi do uszkodzeń materiału genetycznego wskutek przypadkowy, wskutek różnych czynników, no i to się wszystko naprawia. I powiedzmy, że o ile promieniowanie tak samo indukuje pewną ilość uszkodzeń, tak samo to się może naprawić, a może się popsuć i nowotwór. I my też musimy wiedzieć, że mamy dwa główne rodzaje oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Są to skutki stochastyczne i deterministyczne. Skutki stochastyczne. Są to takie skutki odległe, jak na przykład nowotwory. I to są skutki działania niskich dawek w dużym odstępie czasu, ale mamy też skutki deterministyczne, czyli nie wiem, czy mnie dobrze słychać, duże dawki w krótkim czasie, czyli tak zwana, ja to nazywam po prostu Czarnobylem. To są choroba popromienna, wszelkiego rodzaju takie, wiesz, oparzenia, bezpłodność. Więc tak naprawdę to nie jest tak, że jakby super nam nic promieniowanie nie szkodzi, ale jeżeli się stosujemy osłony, mamy tą wiedzę, która nam pozwala, bo my wiemy, że na przykład energia maleje jest kwadratem odległości, więc każdy metr jest dla nas ważny. Daleko, najbardziej możliwe i wtedy, co tam jeszcze chciałam powiedzieć, bo tego jest bardzo dużo i chcę się jak najbardziej streścić. No właśnie, więc mamy też w każdym razie wy też macie przecież dozymetry, prawda? Czyli wy cały czas kontrolujecie, jaką dawkę przyjęliście. Jest określona dawka, tam nie wiem, miesięczna czy roczna, którą pracownik może przyjąć. Fatalna. I ona potem jest liczona do rocznej. No właśnie, ale jakby nie... tutaj jesteście też cały czas strzeżeni. Też trzeba mieć świadomość, że nad tym wszystkim czuwa zawsze inspektor ochrony radiologicznej, że zawsze projektowane są budynki w taki sposób. Być nim my, albo może też być nim wy. Dokładnie. Więc to też jest w ogóle projektowanie takich pomieszczeń w taki sposób, żeby były na przykład ściany z odpowiednich materiałów, żeby była odpowiednia odległość od stanu, nie wiem, no to wszystko, słuchajcie, jest tak dobrane, żeby to naprawdę było bezpieczne. Jest też to się nazywa ALARA. Co to jest? To nie metoda, tylko... Zacięło mi cię, Aga, wracaj. No nie będę sama mówiła o ALARze. Dobra, może Aga jeszcze do nas dołączy, wróci. Jest taka... ALARA, czyli as low, as reasonably achievable. Taka zasada, że po prostu stosujemy najmniejszą możliwą dawkę, która jest możliwa. Czyli też staramy się dobrać po prostu tak to promieniowanie, żeby uzyskać na przykład odpowiedni obraz, natomiast żeby też pacjentowi, w cudzysłowie mówiąc, nie dowalić za dużo. Więc w ten sposób chronimy i pacjenta, i chronimy samych siebie. Ago, to powiedz jeszcze, proszę o tym, jak ty łączyłaś ciążę z pracą i jak łączysz teraz swoje macierzyństwo, karmiąc piersią i pracując. Jak to jest możliwe? O, super, dziękuję, bo widzę, że pozostali mnie słyszą i widzą, bardzo dziękuję. Widzę, ja nie pracowałam w ciąży, okay. Ale też z innych względów, że ze względu na to, że ja pracuję na tym bloku operacyjnym, to dla mnie to nie jest tylko promieniowanie jonizujące, to są różne, na przykład drobnoustroje, kontakt z krwią, praca w trybie zmianowym. No potem u mnie też wyszło kilka kwestii, jak na przykład miałam też takie drobne problemy z łożyskiem,
co na szczęście pod koniec się wyjaśniło, ale właśnie no, z różnych powodów, tak suma summarum. Jeżeli chodzi o dziecko, ja nie, gdyby to było samo promieniowanie, super, chciałabym pracować i pewnie bym pracowała, bo jak najbardziej kobiety w ciąży mogą pracować w narażeniu na promieniowanie ionizujące. Czyli jeżeli pracujecie na przykład w rentgenie, to nie ma większego problemu, bo nie przekroczycie tej dawki, wszystko zależy tak naprawdę od Was. No ja miałam trochę inną sytuację, bo miałam inne czynniki szkodliwe. Też wiecie, stać z brzuchem w kilku kilogramach fartucha ołowianego, gdzie ledwo stoicie, ledwo się na nogach trzymacie. I ja pierwszy trymestr przespałam. Byłam tak. Ale też dodajmy, że jakby, też dodajmy, że jakbyś była elektroradiologiem, który pracuje przy innej aparaturze, tak, to pewnie mogłabyś pracować, prawda? Tak, mogłabym i ja chętnie bym to robiła, tylko umówmy się, jeżeli ja stałam lewo na nogach, bo non-stop po prostu spałam, a jeszcze ktoś by mi kazał, moja mama pamiętam, aż się o mnie martwiła, bo ja potrafiłam raz 24 godziny z małymi przerwami przespać. I notabene tak właśnie ogarnęłam, że w ciąży jestem, że coś jednak tam jest, bo jest, coś jest inaczej. Okej, okay, dobra, się, a jak teraz? Teraz? Jak jest teraz? Ja jestem aktualnie... Szybko, bo ty dosyć szybko wróciłaś, prawda? Karmisz piersią, no i żyjesz. Twoje dziecko... Ja jestem na urlopie macierzyńskim aktualnie. No i wiem, że ciężko by mi było wrócić na cały etat. Korzystam z tej możliwości tego urlopu macierzyńskiego, potem najpewniej wychowawczego, ale ja lubię pracować i jeżeli ktoś ze mną pracował, to wie, ile ja pracowałam i jakie ja miałam tempo, bo ja, umówmy się, pracowałam około 250 godzin miesięcznie, 280 nawet i dojeżdżałam do Katowic na studia dzienne, na magisterkę. Tak. Okay. Więc ciężko mi było nagle po prostu nie robić nic. Mój mąż pracuje w trybie zmianowym, więc po prostu, żeby troszeczkę nie wypaść z sprawy, też nie jestem taką osobą, żeby siedzieć, nic nie robić. Jak tylko mam możliwość, to idę sobie pracować. No i no teraz niedługo pojawi się u mnie nowa praca, ale tego jeszcze nie zdradzam. Gdzie no i co będę robiła? No dobra, no ale wiesz, idziesz, pracujesz, no i co, dalej pracujesz na tej interwencyjnej chirurgii i w ogóle? Nie, ja pracuję w przychodni, wykonuję zdjęcia rentgenowskie. Okej, czyli dalej promieniowanie. I co, i to, że karmisz piersią, to nie przeszkadza? Nie, no może tylko fizycznie, że czasami muszę sobie zrobić małą przerwę, bo nie wytrzymała tyle godzin, ale jeżeli chodzi o jakąś kwestię zdrowotną i tak dalej, no umówmy się, promieniowanie jonizujące takie wykorzystywane w aparaturze rentgenowskiej nie jest na tyle mocne, żeby zjonizować trwale ośrodek, po pierwsze. Po drugie, ja nie pracuję w bezpośrednim narażeniu, żeby ktoś we mnie walił wiązką pierwotną, tylko jestem sobie w sterowni, jeżeli już to gdzieś promieniowanie ewentualnie rozproszone. Ja też umówmy się, że jak przestajemy eksponować wiązkę, to praktycznie od razu to promieniowanie zanika, więc tak. No właśnie to chciałam od Ciebie usłyszeć, że jesteś bezpieczna, mimo tego, że karmisz i mimo tego. Jesteśmy wszyscy bezpieczni. Dokładnie, i wszyscy są bezpieczni, także tego promieniowania naprawdę nie ma się co bać. Więc podsumowując, kochani, chciałyśmy Wam tutaj pokazać, po pierwsze, że promieniowanie nie trzeba się bać. Po drugie, chciałyśmy Wam pokazać, jak świat fizyki i medycyny się po prostu przenika. Jak w tej medycynie, cokolwiek my chcemy zobrazować, no to musimy wykorzystywać fizykę. I no nie zawsze to musi być promieniowanie jonizujące. Mogą być też takie techniki, które w żaden sposób tam negatywnie na człowieka nie wpływają. A nawet jak jest promieniowanie jonizujące, to pamiętajcie, że zrobimy sobie mniej krzywd, robiąc dane badanie i dowiadując się, co mamy chorego i podejmując jakieś kroki ku temu, żeby to wyleczyć, niż po prostu odcinając się od badań i tak zostawiamy nasze życie samemu sobie, bo nie zrobimy badania. Więc tutaj tego absolutnie się nie trzeba bać. No i pamiętajcie, że jeżeli pójdziecie na elektroradiologię, no to będzie dużo praktyki, jak pójdziecie na fizykę, to będzie dużo teorii. Ago, na koniec powiedz, czy chciałabyś coś jeszcze dodać i powiedz nam oczywiście, gdzie Cię znaleźć jeszcze raz. Wydaje mi się, że to, co chciałabym poruszyć, poruszyłyśmy. Jeżeli będą jakieś pytania, to możecie je zadawać tutaj pod live'em.
albo gdzieś do nas pisać na profilu, ja przynajmniej chętnie odpowiem. Tak jak mówię, ja nazywam się Promienie Rentgena, możecie mnie znaleźć, a jeżeli gdzieś będziecie w Krakowie, to jest szansa, że też się możecie gdzieś na mnie nadziać, także, ale nie gryzę. Okej, okay, no właśnie, więc jeżeli jesteście ciekawi takich smaczków z elektroradiologii, o promieniowaniu, no to koniecznie do Agi, bo Aga tam dużo takich smaczków pokazuje z takiej codzienności i pracy, więc też jeżeli ktoś w ogóle myśli o elektroradiologii, to warto tam zaglądnąć. Jeżeli ktoś chce trochę więcej jeszcze o fizyce medycznej, to u mnie na YouTubie Fizyka, którą zrozumiesz, jest nagrany chyba godzinny odcinek w ogóle o tym, jak wyglądały studia z fizyki medycznej, właśnie o ludziach, co robią dalej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to śmiało tam. I faktycznie, tak jak Aga mówi, nawet jeżeli odtwarzacie sobie ten live później, to oczywiście możecie go komentować, zostawiać pytania. My z Agą chętnie odpowiemy. No i cóż, dziękujemy, że byliście, dziękujemy, że wytrwaliście, dziękujemy, że słuchaliście. Było nam bardzo miło. No i zapraszamy na swoje profile i mamy nadzieję, że do zobaczenia gdzieś w sieci, prawda, Ago? Tak. Albo zapraszamy do Krakowa. Albo zapraszamy do Krakowa, albo do Łańcuta, bo ja Łańcuta. Dobra, kochani, życzymy Wam... Uciekał z Krakowa, dokładnie. Życzymy Wam dobrego wieczoru. Jeszcze tak mi się przypomina, że gdzie robiłaś doktorat, to jest naprawdę bardzo wyjątkowe, jedyne w Polsce miejsce. I o tym w zasadzie... Tak, tak, no to jest prawda, bo w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN mamy tam Centrum Cyklotronowe Bronowice i mamy tam terapię protonową, czyli to nie jest napromieniowywanie promieniowaniem gamma, tylko protonami, które mają tą zdolność, że troszeczkę inaczej oddziałują z materią i jest szansa lepiej, może nie tyle lepiej napromieniować miejsce, to napromieniować to miejsce w ten sposób, żeby właśnie lepiej ochronić te zdrowe struktury, które są dookoła. Ja i tak miejsce wyjątkowe. To jest, wiesz co, zawsze, przez jakiś czas nawet marzyłam, żeby tam pracować, tak szczerze, gdzieś na trzecim roku, bo bardzo mi się to podobało, ale frustrujące, jak ten cyklotron się marnuje, tam są takie możliwości, ludzie zbierają grube pieniądze, żeby leczyć się za granicą, na coś, co nie wiedzą, że my mamy na wyciągnięcie ręki. I to jest abstrakcja, tak, że tak, no. Ludziom się bardziej opłaca jechać za granicę leczyć, niż do Krakowa, bo po prostu tam jest jakby przemiał, mówiąc brzydko, tak mały, no wiadomo, im mniejsze, wiecie, mniej... Tak, no tam też w ogóle były... No, tam też były tak jakieś problemy, że początkowo chyba tylko dzieci leczyli i tylko jakieś konkretne w ogóle lokalizacje. Głowa i szyja, czyli tam jakaś gałka oczna, coś takiego bardziej, dokładnie, nie? Dokładnie, dokładnie, więc no miejmy nadzieję, że to się pomalutku gdzieś tam rozwinie i no właśnie, że będziemy z tego korzystać, no bo to jest no bardzo dobra technika, prawda, więc no im więcej pacjentów będziemy mogli leczyć lepszymi technikami, tym lepiej. Dobra, no to się żegnamy na dzisiaj. Aga, dzięki wielkie, że przyjęłaś zaproszenie, dzięki wielkie, że byłaś. Mam nadzieję, że dobrze Ci się gadało ze mną i że jeszcze to kiedyś powtórzymy. A tymczasem życzymy wszystkim dobrego wieczoru i do zobaczenia w sieci. Pa! Ja również bardzo dziękuję. Pa, pa!